O 1:27 w nocy człowiek w kominiarce podszedł do tego płotu i zniszczył kolejny baner. Robi to już od kilku dni, niszcząc wszystkie banery opozycji, za wyjątkiem jednego ugrupowania rządzącego, czyli PiS-u. Kara za tego rodzaju czyny to jest 5 000 zł. Niedługo mam nadzieję, że spotkamy się w sądzie w związku z tym, że mamy wizerunek z innego monitoringu, gdzie widzimy twarz tego człowieka.